Siemże, tutaj Kungu, witam was w kolejnym odcinku Let's Play Spore, witam was bardzo serdecznie. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, który to jest odcinek, ale to nie jest ważne, ważne, że jest. Ale jest spóźniony, więc bardzo was przepraszam, powinien już dawno się znaleźć na YouTubie, ja go dopiero nagrywam, więc musicie mi to wybaczyć. No ale cóż, liczba układów słonecznych do skolonizowania 2, ja teraz mam kolonizować te układy, tak? Dobra, dobra, to skolonizujemy sobie układy w takim razie. Eno, chcę do was, dlaczego mam takie lagi, co? Nie wiem, nawet tutaj mam lagi, to co się będzie działo? W ogóle to tak, powiedzieliście mi, że... O cholera... Nie, stop, stop, nie chcę, przecież tam było taniej. Powiedzieliście mi, że przecież... Czekajcie, tylko ja teraz muszę sprawdzić. Muszę tutaj podlecieć, potem teraz tutaj. Muszę na chwilę tutaj sprawdzić, może mam tutaj jakieś... Wiecie... 4×40... słabo. Ale dobra, jeśli znajdę coś, gdzie się sprzeda za jakieś, kurna, 10 tysięcy, ale bym zarobił hajsów, to by było coś. To by było coś, ale tak, powiedzieliście mi, że głupio zrobiłem, bo przecież mogłem kupić od tamtego gościa za 4,5 tysiąca i posprzedawać za 10 tysięcy. A tam ich było 40, więc zyskałbym naprawdę dużo i to jest prawda. No cóż, jestem głupi, po prostu nie pomyślałem o tym, no i cóż, no i trudno, teraz już jest za późno na to. W ogóle dlaczego ja nie sprawdzam cen? Po to chciałem pojeździć, żeby posprawdzać cen, nie tylko wziąć przyprawę. Tutaj cena się nie opłaca. Podlecimy jeszcze tutaj w takim razie i tutaj. Wybaczcie mi, taki mały nieogar, ale zapomniałem, że chcę sprawdzić ceny i myślałem, że tylko idę po ten. O, przy okazji zdobyłem kolejne dwa, to wiecie, zawsze spoko. Tutaj jest 3 i 3600, to jest za mało, do widzenia. Ciekawe jaka cena jest tutaj, wybaczcie, się troszeczkę się jąkam. Ale jakoś mi dzisiaj nie szły w ogóle ćwiczenia na dykcję, nie mogłem się jakoś ten, więc pewnie będę się dzisiaj troszeczkę mylił. 5400 to jest dobra cena, ale chyba niewystarczająca, chciałbym za nie zgarnąć co najmniej 8000. Byłoby fajnie, nie wiem jak mi to wyjdzie szczerze mówiąc. No ale cóż mogę wiedzieć, możemy po prostu poczekać i zobaczyć. Handel. Tutaj widzę, że słabo. To teraz podlecimy jeszcze na Mazaggę. Zobaczymy jak na Mazadze może mi coś sprzedadzą, kupią, coś w tym stylu. Ale chyba nic tutaj. Uwaga, handel. Tutaj słabo jest. Tutaj jest słabo. W takim razie podlecimy jeszcze tam do tych moich przyjaciół. Tam powiedzmy, że przyjaciół. Niby przyjaciele, no ale... No zobaczymy. Może kupię sobie tutaj, bo chyba tutaj sprzedawali ten... Do kolonizacji tutaj taniej było. Nie, też 150. A to jest a nie, dobra, kolonizatron. Dobra, kupujemy sobie. Kupiłem sobie, zaraz skolonizujemy dwie. Ja nie wiem, cholera, czy ja nie mogłem po prostu ich... Czy ja nie mogłem po prostu ich zająć na przykład? Bo i tak mamy z nimi wojny. A nie, nie mamy z nimi wojny. Nie mamy z nimi wojny? What the fuck? Nie rozumiem, przecież oni mnie atakowali, ja to pamiętam. Przyśniło mi się, ja pierniczę, bardzo możliwe. Witajcie, witajcie, handel. Nie opłaca się, a może i się opłaca, skoro mamy sprzedać tam za 4000. Spróbujemy, chociaż pewnie tam zaraz mi się okaże, że... What the fuck? Akurat tu jestem, dobra, spoko. Możemy sobie na chwilę przyjść. Na chwilę sobie przyjdziemy, tutaj porozwalamy tych wszystkich tutaj... te zwierzęta zatrute, czy jak one tam, jakie one tam są chore, czy co to tam jest. Gdzie one są? What? Czekajcie, bo tutaj coś mi się nie ładuje za bardzo. Gdzie oni są? Shit, nic nie widzę. A tu, dobra. Tutaj też? Nie, co jest? Wielka Rada zainicjowała procedurę wysłania sygnału alarmowego. Czcigodny gatunku Tembras. Na pomoc! Ekosystem... Aha, bo to po prostu oni mi mówią o tym. Myślałem, że to coś ten. Czekajcie. Poza tym, kurno, co oni są za debile, że sami się nie umieją zrobić. Mają statki, to co to za problem pierdzielnąć jakieś zwierzątko? Z takiego lasera. Shit, dobra. Gdzie jeszcze? Prowadź mnie, mój ty, nie wiem co, radarze. Prowadź mnie, panie. Gdzie jest? A tutaj, widzę. Pach. Juhu, to są gargulce te. No nieważne, w każdym razie udało nam się to. Czy ja coś za to dostanę? Pewnie nie.
Ale mogę kupić kolejne dwie te. A, kupię. Zobaczymy. Mam nadzieję, że kurna będę mógł tam sprzedać za tę cenę, bo jeśli nie będę mógł sprzedać za tamtą cenę, to troszeczkę słabo. Ale i tak chyba dość tanio to jest, więc może się opłacało. Chyba, że się zaraz okaże, że to jest drogo, że coś tam, że coś tam. Nie wiem. Pochodzimy tutaj jeszcze, jeśli nie znajdę tutaj jakichś planet. Aha, tutaj dalej są te. Myślicie, że to kupić? Jak to kupię i nie znajdę gdzieś po dobrej cenie, to się chyba zabije. Ale po dobrej cenie. Myślę, że kiedyś tam... A dobra, zainwestujemy. Tylko, że to jest dość duża inwestycja. Jeśli szybko nie wykombinuję jakiegoś źródła, w którym mógłbym sprzedać za dobrą cenę żółtą przyprawę, to będzie bardzo, bardzo słabo. Oczywiście znowu szukam czegoś za około 10 tysięcy. Nie chcę pomniejszej ilości. Tutaj też mogę 10 ich kupić. Ja pierniczę, ale to będzie masakra. Jeśli ja tutaj niczego nie znajdę, to ja się chyba zabiję, bo będę tak potrzebował pieniędzy, ale w momencie, kiedy coś znajdę, to będę miał pieniędzy full. Full, bo za każdy ten zarobię jakieś 5 tysięcy. O, tutaj 4, ale to jest taniej niż tam u mnie, więc jeszcze sobie podlecimy na tę planetę, na tę drugą i wrócimy, chyba że jeszcze podlecimy do tamtych sąsiadów lazurowych, bo tam też możliwe, że coś tam posprzedaje. O, w dupę mać! O, w dupę mać! Po prawie 20 tysięcy! Ja pierdzielę w dupę! Uhuhuhuhu. O matko! Ja pierniczę! Oczywiście, że chcę kupić te przyprawy tutaj. Oczywiście, że kupuję. Kup, czekajcie. Tutaj jest ten. Nie, to skolonizowana jest czerwona. Czekajcie, ja muszę pozbierać od swoich. Ja pierdzielę! Ileż to pieniędzy? Dobra. Tutaj zgarnąłem. Teraz lecimy tutaj, oczywiście. Ja pierniczę! Czekajcie, to tutaj było po dobrej cenie ten? Oh shit! Opłaca się, opłaca się, płaca, płaca, płaca. Oh jebut! Ale ja mam teraz pieniędzy! Ale to się opłaca! Takie coś, to tak, tak się powinno kurna handlować właśnie. Kupować przyprawę po taniości i latać. Może dzisiaj się zajmiemy właśnie czymś takim, tylko nie wiem, czy to nie będzie zbyt nudne i żmudne, ale w sumie teraz dostałem za darmo 7. I co? I mogę sprzedać za ile tysięcy? Za jedno, za 6, za ile? Też za 17 jakoś? Czy za ile? Handel? Nie, za 11 tysięcy, ale to i tak jest dużo. Dobra, mam już prawie 1,5 miliona przyprawy, a dopiero co mówiłem, że mam kryzys. Ja pierniczę. Bo miałem ile? 60 tysięcy? Coś takiego? Czy ja mogę tutaj coś kupić? Nie mogę, nie mogę. Niestety, dobra. To lecimy sobie jeszcze tutaj, może skądś tu, może od nich się kupi jakąś żółtą przyprawę. Teraz, ja bym tak chciał teraz żółtą przyprawę. O, tutaj też jest tak. Nie wiem, czy tutaj nie jest nawet drożej. Ja pierdzielę. Czekajcie. Tutaj, może oni nie będą bić? Nie będą mnie bić. Cześć, tutaj chcę. Niczyj, aha, bo to jest port. Dobra, w takim razie od nich tutaj... Nie zgarnę pieniędzy. Ignorujemy żądania. Aha, i teraz mamy wojnę. Zajebiście, że to kliknąłem. Chcę 200 tysięcy ode mnie. Niech się w dupę pocałuje. A nie, 200 tysięcy ode mnie będzie chciał. Frajer. Myśli, że mu tam. Teraz będzie musiał przegrać wojnę. No tak, tak, taki life. Life is brutal and full of zasadzkas. Nie, tutaj nie masz żadnych przypraw. A może w takim razie tutaj jeszcze sobie zrobimy kolejną rundkę, bo to jak widzicie, jak to się opłaca. Może tutaj ogarnę. Ha, ja tutaj przecież. Nie, tutaj mamy tych imperium. Tych. Cześć, handel. Kupimy 3000, dobra. Pokupuję, mam nadzieję, że tam nie spadnie cena w tym czasie, bo jeśli tam w tym czasie spadnie cena, to troszeczkę będzie słabo, no ale cóż. Tutaj sobie jeszcze pokupujemy. To, że spadnie cena, to tam nic. Teraz mam dużo pieniędzy. Ważne, żeby potem kiedyś gdzieś tam odzyska swoją. O, tutaj nie, tutaj po taniej. Tam przecież było za 11 tysięcy. Więc tam było naprawdę dużo większa, dużo lepsza cena. Jak to teraz tutaj? O, wy już macie 5 z tego, co widzę. Pewnie będziecie chcieli sprzedać. Po 4,5 tysiąca. Nice. O, tutaj też już dość niezła cena. Ale to mi nie wystarczy. Ja chcę teraz zarobić...
Jeśli by było powyżej 11 200, to bym oczywiście, żebym sprzedał, bo tam u mnie byłoby za właśnie 11 tysięcy ten 240 coś tam. Oh yeah! I tutaj to sprzedaję. Oczywiście, że tutaj sprzedaję za 13,5 tysiąca jedna. To oczywiście, że sprzedam. Może jeszcze tutaj kupię czerwoną, może tak. Może żółtą. Nie, tutaj to ewentualnie żółtą, ale z tego co widzę, to tam nie ma, bo tam nie było żadnej liczby przy tym. Więc słabo, ale jeszcze można podlecieć tutaj i mają 10 czerwonej przyprawy, więc ją sobie również od nich odkupimy za całkiem przyzwoitą cenę. 30, czekajcie, 33 tysiące, tak? Zapłaciłem. A sprzedam za ile? Za dużo. Nie wiem za ile, ale za dużo. Dobra, mam nadzieję, że cena tutaj nie spadła. Handel nie spadła, nie. A sprzedaję za 134, czyli zarobiłem na tym około 100 tysięcy. To jest bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Znaczy, ewentualnie może nie aż tak strasznie, bo to zależy jak na to patrzeć, ale naprawdę, naprawdę fajnie. Tutaj się sprzedawało tę żółtą za takie duże pieniądze. Chyba już się nie sprzedaje. Dobra, w takim razie wracamy na Mazagę, doładujemy się. Może sobie nakupimy nowego sprzętu. Może coś tutaj będzie do kupienia fajnego. Handel, tutaj nic wam nie ten, ale mega rakieta protonowa to jest fajna sprawa. Mini bomba to nie, naprawa obszarowa to nie. Ziemskie wzgórza to jest bla 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 bla. Mamy tutaj w ogóle jakiś ten? W ogóle to muszę teraz skolonizować te dwie te. Czekajcie, to było w broniach. Tutaj właśnie bateria i zestaw naprawczy. Tutaj to tak słabo. Też bla 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 bla. Wasze zadowolenia, wzmacniać lojalności, aby utrzymać maksymalną lojalność. Tam. Podstawowa ładownia zwiększa pojemność twojej ładowni, aby w bagażniku zmieściło się więcej łupów. Czy ja tego chcę? Wiecie co? Jedno sobie kupimy, bo to kosztuje i tak tylko 100 tysięcy, więc to mi tamten. I kupimy sobie te mega rakiety protonowe. Mam nadzieję, że się opłaca. I że jak przyjdę na jakąś planetę, to ich po prostu zniszczę tam. I teraz tak, poszukamy sobie tutaj jakiejś przyprawy, może. O, tutaj ktoś jest w tym. Może się założymy, da radę się założyć tam, gdzie ktoś ma fazę cywilizacji, to by było całkiem ciekawe. Czekajcie, a tutaj jest zajęty. A zajęty, czyli ja tutaj nie będę mógł się założyć, tak? To jest w sumie dobra opcja. Ale popatrzmy, kto tutaj ma fazę cywilizacji. I teraz nie mogę tu. W tym układzie słonecznym aha. Okej, okay. Czyli tam, gdzie są istoty rozumne, tam po prostu nie mogę się założyć, no bo żeby nie wywołać wojny, przecież oni tak są słabsi, bym ich rozpierdzielił w dupu, no ale dobra. Czy ja chcę różową przyprawę? Bo tutaj jest różowa przyprawa. Tutaj Nimo, ale tutaj jest różowa przyprawa. Może ja się tutaj na Cerberze bym się założył. Tylko pytanie, czy tutaj da radę się założyć jako tako, że ten. Widzę, że jest żółta orbita, więc chyba niestety nie da rady się tutaj założyć tak od razu, tylko trzeba będzie zmieniać typ planety. No właśnie. To mi tak słabo pasuje, bo ja chciałbym teraz coś skolonizować jako tako. Po prostu taką łatwą robotę odwalić. To jest niczyje. A niebieska przyprawa zawsze się może przydać, nie? Myślę, że byłoby fajnie, ale też bym chciał więcej żółtej. Dobra, tutaj się mogę. Co tutaj żyje rozumnego? What the fuck? A układzie słonecznym! Ja pierniczę, a nie na planecie. No to zajebiście, bo tutaj to już bym mógł się naprawdę załatwić, nie? Załatwić w sensie takim, że się ten, tutaj ktoś żyje rozumny, tutaj nie żyje nikt rozumny i mógłbym się na przykład na takiej, tylko niebieska, co to znaczy niebieska? Na żółtej, żółtą. Chciałbym więcej żółtej przyprawy. Bo żółta przyprawa jest chyba dość droga, chociaż nie wiem, czy różowa nie jest droższa. No nie wiem, nie wiem. Czekajcie, mógłbym się tutaj. Ach, jolo. Dobra, pierdzielniemy sobie. Ale tylko jedną, drugą sobie pierdzielniemy gdzieś, gdzie jest różowa planeta. Chciałbym się właśnie na różowej, nie planeta, tylko przyprawa, różowa przyprawa. Dobra, to do widzenia, tak? Gratulacja, bla 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 bla. Nic nie chcecie kupować ode mnie, znaczy chcecie, ale po słabej cenie, to ja tak, to tak, to ja nie chcę, nie? Co tutaj mamy? Nic tutaj nie ma. Tutaj jest słabo, co my tutaj mamy, co? Co, nic? Czerwona, czerwona. O, różowa. Chciałem tam, gdzie jest różowa. I chyba właśnie dokonam swego celu tutaj. Tylko czy tutaj. Uwaga! O, shit, trzeba będzie zmieniać typ planety? Nie, nie trzeba będzie zmieniać typu planety, żeby się tutaj założyć. Aha. Żeby życie było i coś ten. To jest strasznie zimno. Ale ogólnie da się, da się.
To fajnie, że się da. Właśnie wykonałem misję. Bardzo się z tego cieszę. O, 3000, ale to mało. Nie sprzedaję tego poniżej 10 tysięcy, bo to się po prostu nie opłaca. Potem gdzieś znajdę i będę żałował. Dobra, wracamy na Mazagę, ponieważ wykonaliśmy misję. Warto wiedzieć, że wykonaliśmy misję. O, jeszcze sobie polecieliśmy. Może właśnie coś odblokowaliśmy, na przykład jakieś nowe itemki czy coś w tym stylu, bo teraz awansowaliśmy, a skoro awansowaliśmy, no to znaczy, że jakieś itemki, coś tam muszą się odblokować, tak? Gratulacje, awansujesz na stopień słynnego. Wow, jestem słynny. Wow, po prostu hardcore JPO, GNJP, jak to się mówi. Dobra. Hurra, ale jeszcze, no, jeszcze jedno. Mów dalej, to fascynujące. Zrobię to, nie wiem co, ale to ładuj mnie jeszcze za darmo. Kocham, jak ładujecie mnie za darmo. Dobra, co ja mam zrobić? Liczba przymierzy do zawarcia. Ja mam zawrzeć przymierze z, na przykład z tymi patafianami. Ja bym wolał ich zniszczyć. A nie, tutaj widzę, że jest ktoś, z kim można by zawrzeć przymierze. Prawdopodobnie. Na kolana przed wielkim spodem. O, shit! Aha, czyli z nimi będę miał wojnę. Dziękuję. W takim razie... do tych by się przydało coś zagadać, tak? Cześć, cześć. Ja bym coś właśnie z nimi pogadał. Cześć. Cudzy spoda są zajęci. Streszczaj się. Pozdrowienia, bla, 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 bla. Dyplomacja? Może dam radę, czekajcie, właśnie z nimi jakąś misję. Chęć pracy u boku dzieci spoda to pierwszy krok w drodze do oświecenia. Zobaczymy, mogę wam się przydać, wiesz, bla, 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 bla. Nieważne co, ale wchodzę w to. Do widzenia. Liczba artefaktów do ogarnięcia. Dobra, ogarniamy artefakty w takim razie. Mam nadzieję, że w tym czasie nie będą do mnie. Patrzcie, na tej planecie, kurna, która jest moja, mam misję. How sweet. Akurat sobie wbijemy tutaj, znaczy nie na tej planecie, tak? Tylko na której planecie? Na tej planecie? Serio? No to wbijamy w takim razie. A co? Ja nie wiem, czy oni będą produkować przyprawy, skoro mają taki typ planety. Bardzo możliwe, że właśnie nie. To jest pewien problem, ale możliwe też, że tak. Dobra, co ze skanerem? Radar nic nie wykrywa, czyli to chyba nie jest ta planeta po prostu. Aha, przecież ja tu na tutaj mam napisane, jaka to planeta. Jaki to jest układ słoneczny? To jest Proitos 78. Planeta Metaria 2. Jakaś. Tu. Okej. Metanira to jest. Metanira albo Metanira. Nie wiem. Dobra, mamy sobie tutaj coś. W takim razie tutaj będziemy coś zgarniać. Czyżby to było to? Owszem. Co to jest? Graal! Święty Graal! W poszukiwaniu świętego Graala. Oglądaliście może Monty Pythona w poszukiwaniu świętego Graala? Świetny film. Po prostu genialny. Aż bym sobie go obejrzał zaraz. A w sumie, chociaż nie będę nagrywał. Teraz bym sobie ponadrabiał. Weekend jest, to wiecie. Trzeba by ponagrywać. Czekajcie, ile tego jest? Ja pierniczę. Weźcie się, what the fuck? I oni co, oni już mnie nienawidzą? What the fuck? Czekajcie, ile tutaj jest tych artefaktów? Czekajcie, planeta... Driada w Syriusz 1-1-2, dobra, to się zgadza. Planeta Laocoon, tak? Nie, tak, Laocoon. Laocoon. Dobra, Laocoon, planeta Laocoon. Co? Gdzie? Niżej, ała! Gdzie to jest? A dobra, widzę. Graal. Jakby sami sobie nie mogli przyjść. Co jest? What the fuck? A, już mam. Po prostu nic mi się nie pokazało. Myślałem, że coś mi się pokaże. Wow, że masz tutaj Graala, zdobyłeś albo jakiś dzyń, czy coś w tym stylu, a tutaj nie, bo po co? Jeszcze, czekajcie, bo to się da więcej? Nie, bo to tylko trzy. To dlaczego tych jest aż tyle? Jeszcze tam coś jest? What the fuck? Dobra. Teraz popatrzmy. Trzecia. Czyżby to było tu? Tryglaw. 140. Tak, dobra. To jest tu w takim razie. Jest git. Mam nadzieję, że uda mi się z nimi zaprzyjaźnić. Planeta jak się nazywa? Draida 2, czyli ta planeta. Okej. Warto wiedzieć.
Wbijamy teraz w takim razie, bierzemy tutaj, zniżam się, żeby mój radar coś wykrył, lecimy za radarem. Gdzie ten radar, gdzie, o, jest święty Graal. Czyli nie święty, ale powiedzmy, że święty. I co? I to wszystko? Tak, teraz wracamy, znaleziono wszystkie artefakty o nazwie Graal, dostarcz cele 3 na planetę Filemon 3. Czyli po prostu tutaj, aha, to jest po prostu ich ten? Nie wiem, nie mam pojęcia, o co chodzi. W każdym razie teraz wbijamy sobie tutaj i oddamy to. Mam nadzieję, że teraz mnie jakoś bardziej polubią, czy coś w tym stylu. Cześć, pozdrowienia do więzienia. O ja pierdzielę, jak drogo. Matka, żebym przypadkiem nie kliknął. Misję. Bla, 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 bla. Przecież to widziałem. Chyba, że to nie ta planeta. A, ja mam na inną planetę to zanieść. Na tamtą? To oni mnie zabiją. Fajnie. Dobra, czekajcie. No przynoszę wam te. Czy ty, słynny gatunku Tembrat, zaprawdę przywozisz nam relikt o nazwie Graal w wymaganej liczbie 3? Jak głęboko wierzyliśmy? Dali spot, tak czy nie? What? Tak, przybywam z przesyłką. Dobra, chcę spytać coś innego, to co? Misję w takim razie, co? Nie, nie, bo ja chcę... Z kimś chcę mieć wojnę, a nie chcę mieć... Powiedzmy, że będziemy mieli z tamtym, nie? Znaczy, z tamtym będziemy mieli pokój, to z tymi różowymi będziemy mieli wojnę. Tak bym chciał, bo mimo wszystko jestem wojennie nastawiony, tak? Bo no tak wyszło, że tak grę przechodziłem. O, dobra. Jeszcze jedno. Macie jeszcze jakieś misje? Nie macie jeszcze żadnych innych misji, tak? A wy mnie może już bardziej lubicie? Jesteśmy... O, obojętni, fajnie. W takim razie, teraz lecimy sobie tutaj, doładujemy się, naprawimy i polecimy na inną ich planetę, żeby się, wiecie, jakoś tutaj lepiej. Dobra, tutaj za darmo, tutaj za darmo, tutaj fajnie, dobra. Git, o, co to jest? Wielkie ulepszenie akumulatora, napęd międzygwiezdny 3. Stać mi i na to, chyba tak. Dobra, napęd międzygwiezdny 3. Większe ulepszenie akumulatora, a gdzieś życie, da się życie? Bo ja kurna pierdzielne, mając tyle życia tylko. Zajebiście. No cóż, trudno. W takim razie... W ogóle to ile już nagrywam? Znowu w sporze ostatnio mi się wydaje, że strasznie długo nagrywam, a nie nagrywam długo, albo... Ale poprzedni odcinek chyba był strasznie długi, ale też nie było chyba poprzedniego odcinka, czy to coś takiego... A nie, ten po prostu był spóźniony. Nieważne, w każdym razie... lecimy sobie teraz do tego gościa, tutaj na ich główną planetę powiedzmy, tutaj weźmiemy misję. Znaczy tak mi się wydaje, że to jest główna, bo tam ma flagę, a nie, bo to po prostu znaczy, że tutaj jest port, a nie, że to jest główna planeta. No ale dobra, co my tutaj mamy? A ja wcale nie chciałem z wami ten, chcę z wami jeszcze gadać. Witaj, miło ci widzieć, misję. Jeśli pragniesz pomóc w świętym dziele spoda, chętnie o tym pomówimy. Szukam jakiejś misji, jak tam dotrzeć, bla, 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 bla. Do widzenia. Nie wiem, jaką mam misję, ale robię cięcie. Dobra, wracamy po cięciu. I co ja tutaj miałem zrobić, bo troszeczkę się wytegosowałem. Aha, dostałem od niego jakąś misję. Znajdź przedstawiciela plemienia z planety Limetus 2. Znajdziesz tę planetę w systemie gwiezdnym Tellus 132. Czyli gdzie? Aha, tu. Dlaczego oni mają misje związane z nimi? What the fuck? Bo gdzieś tu, czekajcie. Zanim oni ten... Znajdziesz przedstawiciela plemienia w systemie gwiezdnym Tellus 132. Tellus 132... Który to jest Tellus 132? What the fuck? Ja w nim stoję? Aha! Na nim jestem! Brawo dla mnie! I szukam. Tellus 132, teraz planeta Limetus... Aha, ten, no dobra. I co ja mam zrobić? Panda! Słabe! Słaba! Panda, ale moja, no panda moja to moja. Co ja mam zrobić? Porwać kogoś? Najpierw przedstawiciela... plemienia. I co, i porwać? I trzeba porwać, tak? Który to? Aha, przedstawiciela plemienia, ale... Ale ja chcę wodza, oczywiście. Hehe, mamy wodza. Wróć na planetę. Aha, czyli po prostu tak? O, bo tak? What the fuck? A what the fuck?
Dobra, wracamy na planetę tamtą, co nie wiem jak się nazywa, nawet nie chcę mi się próbować czytać tej nazwy, bo to nie ma sensu. Mam nadzieję, że teraz już mnie polubią. Jeszcze mają jedną planetę, na której pewnie będziemy mogli wykonać jakąś misję. Chyba, że tutaj dostaniemy jakąś drugą, czy coś takiego. Misję. Czekajcie, bo what the fuck? Poszedłem na złą planetę? A nie, już koniec, po prostu wykonałem. Liczba przymierzy do zawarcia 1. Oni mnie dalej średnio lubią, tak? To mi się nie podoba, bo ja tutaj chciałem od nich tutaj jakiś ten. Dobra, czekajcie, bo oni tutaj jeszcze mają oczywiście tutaj misje jakieś, bla bla bla. Okej, zrobię to. Oho, dobra, mamy jakąś misję kolejną. Ale to nam się zrobiło. Dobra, wróć na planetę Helios w układzie. Cholera, no. Zbugowało się, no. Wracamy, no. A nie, dobra, okej. Dzięki, misja, bla bla bla. Szukam jakiejś misji, macie jakąś misję. Dobra, do widzenia. Czy ja nie dostałem żadnej misji przed chwilą? Wydawało mi się, że dostałem jakąś misję, ale najwyraźniej nie dostałem. A czy ja im zapłaciłem? Cholera jasna, oni się domagali pieniędzy i ja im zapłaciłem, tak? O cholera, no. What the fuck. Czekajcie. Już nie wiem, sam nie wiem. O, fajna cena. Sprzedam, niby jedna, ale zawsze, zawsze wiecie. Misje. Czy coś trzeba gdzieś znajdę, bla 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 bla. Dobra, do widzenia. Zniszcz lub przejmij wszystkie miasta. What the fuck? Ale pewnie slamusy, kurna, dwa miasta mają, czy coś w tym stylu. Prawda? Prawda? No dobra, to w takim razie wywołam u nich wojnę. To czekajcie, czy ja chcę? Jedno miasto, aha. Dobra, do widzenia. Trzeba to zniszczyć, no sorry gościu, sorry Gregory. No dobra, lecę od razu do miasta. Pewnie właśnie tą stroną będzie szybciej dużo. O, mamy miasto. Czy mają jakąś ochronę? Nie mają żadnej ochrony. Aha, czyli to jest po prostu siup, siup, siup. Wykorzystam. O ja pierdziele, ale to ma power. Ho, ho, ho. Za 190 bije. Ja pierniczę, hardkorowo. Hardkorowo. 3. Wow, nieźle. Całkiem sporo pieniędzy. Dobra, czy ja mam z tamtymi wojnę? Mam nadzieję, że to nie rozpoczęło między nami wojny. Ha, bo oni w ogóle kompletnie nie żyją. A nie. Teraz jednak mamy z nimi wojny. No cóż, trudno. Wróć do Nessos, do Kleopatra. Tak, czyli tutaj wracamy. Mam nadzieję, że teraz to już będą, kurna, przyjaźni chociaż, tak? Misje, dobra, super, super. Czy nie macie? Dalej nie jesteście przyjaźni? Ja pierniczę. No po prostu szlak mnie trafi. Witaj, miło ci widzieć. Misje. O, dobra, ostatnia misja i mam nadzieję, że już będą na tyle mnie lubić, że po prostu chociaż szlak handlowy z nimi założę, bo już mnie szlak trafia. Szlak, haha, szlak, ta, ha, ha, ha. Co to jest? What? Kto to atakuje? Czasolot atakuje planetę. What the fuck? Nie mam pojęcia, o co chodzi, nieważne. Lecimy sobie tutaj, co mam zrobić? Sfory gatunku na planecie ten, planeta znajduje się. Eksterminuj, tak? Czekajcie, planeta, która... Planeta ta, okej, okay, dobra, wbijamy w takim razie na tę planetę, porozwalamy sobie szybko te stworki i to już będzie koniec chyba tego odcinka. Ponieważ ten odcinek jest już chyba dość długi, chociaż szczerze mówiąc nie wiem, bo jeszcze musiałem się bawić z psem i licznik teraz mi pokazuje jakieś 40 minut. Więc teraz, what the fuck, a to jest krowa, o matuchno, tylko ona dziwnie chodzi. Dobra, lecimy szukać innej krowy. Gdzie jeszcze, co? Where are you, my friends? Hehehe. Cześć, krowy. Dobra, do widzenia. Dobra, wykonałem misję, mam nadzieję, że teraz już mnie polubią i założymy z nimi sobie szlak handlowy. Bo naprawdę, ileż można, kurna, z nimi ten? Na którą planetę? Wróć, aby odebrać... Dobra, tutaj mam wrócić.
No to wracamy, odebram, odbiorę za nagrodę, dyplomacja. Chcę założyć szlak handlowy. Szlak nie trafia. Wykonałem dla nich tyle misji, a ci nadal nic? Nadal nic zupełnie? What the fuck? Nie podoba mi się to. Oj, nie podoba mi się to. Chyba, że tutaj mamy jeszcze jedną misję, powiedzmy nową misję, coś ten teges. Aha, czyli mamy jeszcze jedną misję. Przywróci równowagę, bla 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 bla. Tej samej planety, what the fuck? Dostaliśmy dokładnie tę samą misję? Spoko, taką misję to jeszcze mogę wykonać. A nie, bo to jest inna planeta teraz. Aaa, bo oni sobie chcą osiedlić w takim razie ten układ słoneczny, tak? Dobra, lecimy. Ej, radar. Aha, zabierz próbki roślin i zwierząt, po czym dostarcz je do systemu. Dobra, próbki roślin i zwierząt. Tak, jakich roślin? Wszystkich? Aha. Próbki roślin. Próbki roślin mamy. To są jakieś zwierzęta. Czekajcie, może jeszcze taką roślinkę sobie weźmiemy. Żeby nie było. Bierzemy wszystkie. Przywróć równowagę. What the fuck? Czekajcie, gdzie jest... Gdzie są jakieś zwierzęta? Tutaj nie ma zwierząt. Hej, no zrobili mi wała. Tutaj nie ma żadnych zwierząt. No bez kitu tutaj... What the fuck? Gdzie są zwierzęta? Nie ma. No nie ma zwierząt. No kurno mać. No to zajebiście. Zajebiście, no po prostu kocham. Czy tu są jeszcze jakieś rośliny? Może tutaj nie ma zwierząt. Może nie ma zwierząt. Chyba, że ja mam dać tutaj zwierzęta. Czekajcie. Zabierz próbki roślin i zwierząt, po czym dostarcz się do systemu gwiezdnego. Bla, 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 bla. Czyli chyba jednak są zwierzęta, skoro on mi każe tutaj... Ale tutaj cholera, nie ma żadnych zwierząt, no. Co za bullshit. Czekajcie, wychodzę stąd i zobaczymy. Tutaj powinno coś być. No, właśnie, tutaj nie ma cholera zwierząt. Przywróć równowagę, dodając... Do tego... Aha. What? Nie rozumiem. What the fuck? Ja pierdzielę, zrozumiałem. Mam stąd pobrać. No właśnie, ja pierniczę, czyli to mogę kompletnie wypieprzyć, tak? No nie wiem, dobra. Bierzmy to. Co my tutaj jeszcze mamy wziąć? Co to jest? Dało ci znaleźć rzadki... Uważaj, kradzisz obiektów na innych... Aha, fajnie, czyli coś ukradłem. Zajebiście. Czy coś jeszcze mam brać? Czyli wyszło na to, że i tak jest wojna, tak? Bo ukradłem coś. Jeśli to zwrócę, ej. Zwróciłem to, no. What the fuck? Zabili mnie, nie zauważyłem. No to zajebiście, czyli kończymy ten odcinek śmiercią. No i po prostu, ale shit. Po prostu bullshit. Ja po prostu tutaj wykonuję misję, on mi tutaj miga, ja to wziąłem. Ci mnie zaczęli atakować i kurna gówno wyszło z tego wszystkiego, po prostu umarłem i zakończymy tym ten odcinek, zobaczymy co zrobię w następnym odcinku, szczerze mówiąc nie mam jeszcze pomysłu na to co mam zrobić, no ale coś się jeszcze wykombinuje, zobaczymy jak to tam wszystko się rozwinie. Dobra, więc to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, spóźniony, ale zawsze jest, chyba niestety muszę wam powiedzieć, że Robocrafta dzisiaj nie będzie i ten odcinek jest chyba za Robocrafta. Z tego względu, że coś mi się pieprzy z Robocraftem i muszę go zreinstalować, czego jeszcze nie zrobiłem i nie wiem, czy się po prostu wyrobię.
Więc dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, lajkowania Facebooka oraz ten filmu i wielkie dzięki za oglądanie. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!